Jeden z najbardziej znanych polskich polityków, magnatów pierwszej połowy XVII wieku, obrońca wschodnich rubieży Rzeczpospolitej, zwycięzca wielu bitew z Tatarami, Rosjanami i Kozakami. Jeden z większych, jeśli nie największy przedstawiciel magnaterii kresowej swojego czasu. Nie chciał zgodzić się na to, aby Rzeczpospolita mogła zostać objęta rebelią kozacką w połowie wieku XVII. Książę Jeremi Wiśniowiecki, obrońca wschodnich granic Rzeczpospolitej. Książę Jeremi Wiśniowiecki, wojewoda ruski, książę na Wiśniowcu, Łubniach i Chorolu, pogromca buntów kozackich, dowódca obrony Zbaraża, odznaczył się w bitwach pod Ochmatowem i Beresteczkiem. Urodził się w rodzinie o pochodzeniu ruskim, ukraińskim. Był synem księcia Michała Wiśniowieckiego i córki hospodara wołoskiego, więc nie był, powiedzmy, Polakiem, prawda, w sensie takim stricte, jeśli chodzi o narodowość, natomiast był zafascynowany polską kulturą i katolicyzmem. W związku z tym, kiedy zmarła mama, bo mama nie pozwalała na konwersję, ale kiedy zmarła mama, on dokonał konwersji, to znaczy przeszedł z prawosławia na katolicyzm. No i później był bardzo, bardzo gorliwym religijnym człowiekiem. Piszą kronikarze na przykład, że przed wielkimi bitwami, a stoczył ich w swoim dosyć krótkim życiu wiele, za każdym razem właśnie modlił się, spowiadał, przystępował do Komunii Świętej. W młodości wyruszył w podróż po Europie, a zarządzał jego ziemiami, jego bogactwem stryj, brat księcia Michała. Po powrocie książę Jeremi, który w międzyczasie kształcił się także w kolegium jezuickim, przejął władzę od stryja i rozpoczął swego rodzaju politykę kolonizacyjną. Miał świadomość tego, to był też efekt nauki wyniesionej ze szkół jezuickich, że musi umocnić swoje ziemie, musi umocnić swoje państwo, chociażby ze względu na to, że te kresy wschodnie, na których rządzili Wiśniowieccy, byli częstym obiektem ataków w tamtym okresie państwa tatarskiego. Utrzymywał również coś w rodzaju prywatnej armii, którą opłacał z własnego żołdu, zresztą bardzo dobrze wyszkolonej. Około 6 tysięcy żołnierzy potrafił zmobilizować do obrony granic Rzeczpospolitej. W związku z tym jest jednym z takich strażników wschodnich rubieży Rzeczpospolitej w XVII wieku. Dużo inwestował w rozwój nie tylko kościoła katolickiego, ale także cerkwi prawosławnej. Fundował kościoły, fundował cerkwie, fundował szkoły, zarówno katolickie, jak też i prawosławne. No jakby nie patrzeć, pamiętając o swoich korzeniach. Brał udział w licznych wojnach, a to z Rosją w obronie Smoleńska w 1634, a to w walkach z Tatarami, którzy nękali te tereny. Rozbił ich na przykład w takiej bardzo słynnej bitwie pod Ochmatowem w 1644 roku. Oczywiście znany jest przede wszystkim z tego, że walczył z powstaniami kozackimi, w tym z najbardziej tym takim znanym powstaniem Bohdana Chmielnickiego i tutaj walnie przyczynił się do zwycięstwa wojsk polskich w bitwie pod Beresteczkiem w 1651 roku. Książę Jeremi Wiśniowiecki był człowiekiem, który działał na zasadzie bezwzględności, ale też działania szybkiego i zdecydowanego. To były takie dwie podstawowe jego cechy, które charakteryzowały go jako przywódcę, człowieka, który dowodzi wojskami w czasie walki. W momencie, kiedy pojawiają się pierwsze zarzewia buntu kozackiego, czyli już powstania, tego właściwego powstania chmielnickiego, książę Jeremi Wiśniowiecki staje się postacią, która czuje tę odpowiedzialność, aby wziąć na siebie ciężar walk i stłumienia tego powstania w sposób krwawy, ale jak sam uważał, bardzo skuteczny. Niemniej jednak po jednej z bitew, chodzi tu o bitwę pod Korsuniem, wojska księcia Jeremiego Wiśniowieckiego wyprowadziły dużą ilość ludności cywilnej i wśród tej ludności cywilnej była także oczywiście była mniejszość żydowska, która w tamtym czasie na terenach Ukrainy była oczywiście tą mniejszością najbardziej liczną, najliczniej reprezentowaną. Z jednej strony kozacy, którzy mordowali, palili dwory, z drugiej zaś strony Jeremi Wiśniowiecki, który bardzo surowo karał tych, którzy buntowali się przeciwko magnatom, przeciwko Rzeczypospolitej. Jednak Jeremi Wiśniowiecki pilnował tego systemu, który panował w ówczesnej Rzeczypospolitej. Człowiek, który nie dopuścił do większego chaosu w Rzeczypospolitej w połowie XVII wieku, w momencie, kiedy wybuchło powstanie kozackie, zwłaszcza to pod wodzą Chmielnickiego w roku 1648.